XTPL jest spółką wysokich technologii, która opracowała technologię najbardziej precyzyjną na świecie, jeśli chodzi o drukowanie materiałów. Jest to technologia platformowa, która ma możliwość zastosowania w szeregu branż wysokiej technologii, przede wszystkim elektroniki. Jeśli chodzi o komercjalizację, odniosę się do branży naprawy defektów w przemyśle wyświetlaczy. No i tutaj największymi graczami są takie spółki jak LG, Charm Engineering, V Technology, HPK czy Orbotech, Hans Laser. To chcę powiedzieć, że z 5 z wymienionych graczy dzisiaj już mamy relacje, rozmawiamy i prowadzimy rozmowy biznesowe na różnym etapie zaawansowania. Prowadziliśmy też do tej pory rozmowy z chińskim podmiotem Hans Laser, jednak troszeczkę zwolniliśmy o tempo tych dialogów, ponieważ 4 z wymienionych podmiotów zgłosiły się do nas po ostatnich targach w Dolinie Krzemowej i są zainteresowane rozmowami o modelu licencjonowania, który też dla nas jest korzystny i w tą stronę dalej rozwijamy ten dialog biznesowy. Nasz pomysł jakby na przyszłość jest związany też z tym, że tak jak powiedziałem na początku, technologia XTPL jest technologią platformową, ma wiele obszarów zastosowań, więc oprócz branży naprawy defektów w wyświetlaczach widzimy też zainteresowanie podmiotów z branży wyświetlaczy, gdzie nasza technologia może rozwiązać potrzeby i wyzwania technologiczne nowej generacji wyświetlaczy. Tutaj rozmowy z podmiotami takimi jak BOE, Samsung czy LG są możliwe lub się nawet toczą. Jednocześnie widzimy producentów maszyn do drukowania, Konica, Minolta, Fuji, Dymatics, czy producentów inteligentnego szkła, takim jak Gentex, Corning czy Viewglass. Z częścią tych podmiotów już dzisiaj rozmawiamy, część to tylko przykłady, ale to pokazuje duży potencjał naszej spółki.